Z wielką radością tutaj stajemy dzisiaj przed Państwem, żeby powiedzieć, że chyba po raz pierwszy zapraszamy wspólnie zarówno wojewoda, jak i prezydent miasta Opola, ale też i marszałek województwa opolskiego, mieszkańców Opola, ale też i całego województwa na świętowanie naszych ważnych świąt państwowych. Zaczynamy już 1 maja. 2 maja zaprosimy Państwa tutaj na ten plac na wspólne świętowanie Dnia Flagi. Natomiast 3 maja to święto nasze narodowe. Powiem szczerze, że ta współpraca cieszy mnie bardzo i mogę zapewnić, że już teraz tak będziemy wspólnie pracować, świętować i nie konkurować z sobą, tylko wspólnie Państwa zapraszać 3 maja. Najpierw oficjalne obchody, poprzedzone w Urzędzie Wojewódzkim wręczeniem medali i odznaczeń państwowych o godzinie 10, a później o 12 tutaj obchody z asystą wojskową. Ja również bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Opolan do uczestnictwa w święcie. Rzeczywiście nie jesteśmy odsunięci od organizacji tego święta, więc jest to nowa opoka. Święta łączą, szczególnie narodowe, i cieszę się, że w tym klimacie i w takich okolicznościach będziemy się wspólnie spotykać. To jest przede wszystkim Dzień Konstytucji 3 maja, ale też zawsze towarzyszyły temu obrady Rady Miasta Opola. W tym roku będą to obrady szczególne, bo będą one powiązane ze ślubowaniem, które złoży nowo wybrana Rada Miasta Opola. Ja jako prezydent również takie ślubowanie złożę. Przed ratuszem, po tej sesji Rady Miasta Opola odbędą się też różne pokazy atrakcyjne dla mieszkańców, na które serdecznie zapraszam, m.in. etuda historyczna, czyli rekonstrukcja uchwalenia Konstytucji 3 maja. Koło godziny 16 będzie fantastyczny koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego, a jeszcze wcześniej zapraszam do oglądania tańców polskich w wykonaniu zespołu Pieśni i Tańca Opole. Myślę, że bardzo atrakcyjny dzień. Dużo się będzie działo. Pogoda ma dopisać, także serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do świętowania, radowania się z kolejnej rocznicy Konstytucji 3 maja. Również Samorząd Województwa Opolskiego oczywiście z największą radością włącza się w organizację tych świąt, bo rzeczywiście 3 maja jest tutaj kulminacją i to najważniejsze święto, święto narodowe Konstytucji 3 maja. Oprócz tych rzeczy, o których mówiła pani wojewoda i pan prezydent, będą również przez cały dzień wystawione stoiska z bardzo atrakcyjnymi prezentacjami wojska, policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, więc naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy nadzieję rzeczywiście, że ta pogoda będzie świetna, ale nie zapominajmy, że tak jak powiedziałem, 3 maja to kulminacja. 1 maja zaczynamy świętowanie 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, bo to przecież ta rocznica, oprócz tego, że to święto pracy, ale również to tak naprawdę kulminacja naszych całorocznych obchodów województwa opolskiego, bo Sejmik Województwa przyjął rezolucję, że w 2024 rok jest rokiem 20-lecia opolskiego w Unii Europejskiej i na pewno będzie również bardzo dużo imprez w całym województwie. 2 maja tutaj, jak powiedziała pani wojewoda, zapraszamy na uroczystość z okazji Święta Flagi, ale zapraszamy również na Górę Świętej Anny, bo nie zapominamy o tym, że to również rocznica wybuchu 3 Powstania Śląskiego. No i 3 maja te wszystkie atrakcje, które zaczną się w Urzędzie Wojewódzkim, później tutaj i na rynku opolskim prezentacje. Zapraszamy wszystkich Opolan. Mam nadzieję, że będzie nas znowu dużo, tak jak co roku. W tym roku zupełnie wyjątkowe święta, wspólne, samorządowo-rządowe, pod jednym szyldem i pod jednym sztandarem. Zapraszamy.